Witajcie moi drodzy, z tej strony witam was w kolejnym odcinku z Mortal Kombat X. Słuchajcie, ostatnio walczyliśmy Ermakiem, teraz czas na Reptile'a. Chyba, ale tak mi się wydaje. Dobra. Podstępne. Weźmy sobie zwinnego. Dobra, spróbujmy na średnim. Oczywiście bez rozgrzewki, bez niczego, ale spróbujmy na średnim, nie? No dobra, jakoś damy radę. What are you anyway? I am a raptor warrior. I never was into dinosaurs. Round one. Dajcie mi jeszcze tylko momencik, sobie ustawię. A nie ma w ten sposób specja. Czy ma na kombosach? Dobra, to kończące cyk i cyk. Oba z bliska, dobra. Oła, to sobie przyciszę. Za bardzo teraz nie przyciszyłam. Ua! Ua! Boże, nie denerwuj ludzi. Gąbki światłem, to teraz gąbki silnikiem. No skupona z dalekiego zasięgu te bierze. Taka jesteś sprytna. Taka jesteś sprytna. Ty przebrzydła suczo. Dół, lewo, B. Okej. Spoko, chyba. Oj. Kitana! Nam, 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 nam. Cześć. Jezus, mogłam na to patrzeć godzinami. Khan's lackeys must die. I serve you well. You serve me. To jest ta postać z Mortala, którą, że tak powiem, najciężej mi bić. Rzuciłaś we mnie babcią! Chciałam spróbować zrobić z nią fatality, ty wstrętna... Nie no, dobra, nie mogę cię cisnąć. Samo to, że muszę cię bić, jest dla mnie ciężkie. Szkoda, zwracam uwagę, jak stoi ten zwierzak z tyłu, że on tak łapy, że jakby, jakby miał za długie pazury. Dobra. O, ty. Masz tam tą beczką cebuli. To takie polskie. Dół, dół, cyk, cyk, cyk. Ha!
zażej tą głowę, czy co on z tym zrobił? Ale fajne to fatality, podoba mi się. No nie spojrzałem na zadania, ale spoko. Siema Jax, twoja córka już dostała pory, czas na ciebie. Bitch. Jak on tam idzie? Spoko. Have a care, Jackson Riggs. I do care. You stink. Round one. Fight. W ogóle, tylko mnie rozprasza to, co Reptile'owi wisi między nogami. A to zmarnowałam. Your skills are lacking. Trzecią walkę nie mogę się skupić na niczym innym, tylko na tym, co tam dędo. Dobra, to źle zabrzmiało. Wiesz co, Jax, twoja córka stawia większy opór. Bye bye. Could you not see me? Round two. Fight. No już stanąłeś, to już tutaj możesz się stać. To pierwsze się nazywa nieświeży oddech fatality. Ból. Dobrze, Tylon. Idźmy stąd. Takeda. Oh, you been rolling in trash? Respect me, human. I'm serious, you smell awful. Co oni się tak tego biednego reptila czepiają, że śmierdzi, no? Myślałby ktoś, że oni fiołkami pachną. Naprawdę, że tak powiem, nie pomaga mi to, że nie widzę połowy ekranu. Wy to widzicie, nie? Traf 10 razy taką mi się w skoku, nie zobaczam sobie drugiego. Ho, ho, fucking tania. Zobaczymy, ile nas dzisiaj tania będzie kosztować. Emperor's lucky. No tak, no psie to, no. Co z tego, że pan się niewygodnie gra? Trafić 10 razy z atakami z wyskoku będzie ciężko. No dobra, będziemy próbować.
Że ona chyba też chce zdobyć to, wiecie, ten. Zapomniałem, że Stalin to tak trochę nie ma żartów. Czas ją teraz rozwalić. Nie wiem, że w trzeciej rundzie możemy jeszcze spróbować sobie kakac, bo... Mam tak już liczyć za nią. Zjechałam tam X-Rayo. Dobra. Nie będę ryzykować. Chociaż już tak zaryzykowałam. Uderzyłam sobie raz za dużo. Niech mi zaliczy te 10 ataków z wyskoku. No ptaszka poproszę, dobrze. Skutecznie użyj 10 ruchów. What? Dzień dobry. Dzisiaj reptile na reptila. Może być, no cóż, zielona walka. Nie, wstręcił homoła. Wygodnie ci się leży. No tak bardziej się na pleckach jeszcze połóż. Kropa leży z kopytami do góry. Z kopytami do góry, o, proszę kopytko. What is this? O, klasyczny reptile. Warning, fool. Your tone belies your words. Round one, fight! Mogą być problemy, wam powiem. Zjechałam mu nawet połowy HP. Okej. Okay. Robienie takiej krzywdy sobie to tak... To było bardzo masochistyczne. Jak se skurczybych czekał. Tylko mogę robić. Nie rób mi tak. Ej, to jest szósty przeciwnik, a ja dostaję w pierdziel. Dobra, Kropa, obawiam się, że ty jednak sobie pójdziesz. Bo pan się tu ma. Ciężki orzech do zgryzienia.
próbę. I am the last Zeteran. Troszkę się zaczynam obawiać. Let us fight. Round one. Fight. Marnowałeś mi młota. Nie popługuj, skurczypyku. Sam się sobie czepiasz, jak pachniesz. Powiem wam, że słabo to widzę, ale... No zobaczymy. Reptile. Naprawdę ze wszystkich skorpionów akurat musi być ten nowy. Musiałem im przerwać. Stąd tą pałkę nie bierz, ja bym chętnie użyję na tobie. Yes. No. Przerwaj mi serię, zmarnowałeś mi pałkę. Skorpion zaczął mi działać na nerwa. Zajebiste kombo, którego nie dało się przerwać w żaden sposób. Porąbałam przyciski. Znaczy lewo z prawa. No dobra, no. Ganeshi. Mnie martwi Goro. May I help you? You will share your blood. Not with you, I'm afraid. Round one. Fight. Mam, że Reptile nie jest jakąś super silną postacią jak dla mnie. Nie jestem wielką fanką, jeżeli chodzi o granie nim.
się może ten mieczek wsadzić. Tak się bawisz? Bo co, bo z bliska dużo nie potrafisz. Ale z drugiej strony, jak Kenshi traci oczy, to tak... że jego postać nie powinna za to obrywać, bo on tak trochę bez różnicy. Sora, zaswędziało mnie czoło. Fryzurę zniszczyłam, no. Nie bij kobietek, poprawę fryzurę, dziadu! Możesz zdezić, dziękuję. Dawaj łapek. Fatality. Goro. Jak widzicie, moje optymistyczne nastawienie spada z minuty na minutę. Ale damy radę. Jam ci to. W sensie, że jam ci reptile. Wygląda jak mu jaja ucinął. Tak na takiej wysokości. O kurwa. Tak właśnie sobie myślałam w głowie. Tylko nie blokuj, Goro, nie blokuj. Musiał zablokować. Nie. Kurwa. Round two. Fight. Ten X-ray na Goro wygląda fajnie. Nie, Goro nie! Goro nie! Goro nie wkurwia mnie! Jeszcze mamy szansę, jeszcze mamy szansę. Widziałem, co chciałeś zrobić, dziadu. Możesz mnie kurwa zostawić? Nie zgadzam się, kurwa. Nie chcę umierać. Ale to jest nieuniknione. No dobra. Dobra, już się tak nie podniecaj. Słuchajcie, jako że jest złota zasada, która się jeszcze w sumie nie zdarzyła, że... Ja wam kiedyś mówiłam, że jeżeli umrę 3 razy w ciągu jednej piramidy, tak sobie kończymy odcinek, aczkolwiek trochę by mi było szkoda, co może po prostu spróbuję sobie pominąć starcie. No
kurwa, znowu. On jest nie zajebany, jak on zaczyna wchodzić z tego. Dobra, pierwsza runda dla mnie. Siedź w rogu, powiedziałam. Już sobie do upalnie przyjdzie sięgać po ten wydech. No. Dobranoc. Popieprzam przyciski. Again. Again! Ciężko będzie coś wyżej osiągnąć, jeżeli chodzi o podsumowanie piramidy. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, ile fatality spitoliłam, bo mi się myli lewy z prawym. Cię dzień typowy kobiecy. Prove your worth. You will remember my sting. I've already forgotten your name. Round one. Fight. Ta wersja z kości z tymi łapkami. Fucking. Przestań się bluczyć! Dobra, Shinnok. My jestem w kurwia. Zacznijmy sobie tak. Kurwa, zablokował. Ja ci kiedyś się wsadzę ten twój cudowny ogienek w dupę. Się skończy remakowany, wiesz? Stój pod samą. Chciałbyś. Muszę wykończyć go, wykończ go. Nie, no, minimalnie, nie? Ale... Ale to do dupy, bo... Musiałem mieć 4 rundy co najmniej, chyba że w ogóle tą przegram. Chciałbym się zdążyć X-raya doładować na walkę z Super Shinnokiem, że tak powiem. Mogę sobie darować ten filmik? Tak, mogę. Widzieliśmy go już 150 milionów razy, więc... Nie wiem, jaki byłby sens. Czy nie powinna lecieć lawa? Okej, okay, ale ten X-ray bardzo fajnie na nim wygląda, natomiast mnie trochę martwi to, że... Skurwiel, no... Da fuck! Czy właśnie widzimy fatality... Okej... Okay.
begins. Fatality. Okej, tylko zapalę światło. Ponawiamy próbę. Ja wiem, że nie ten, no, ale to jest last fight, no. Chcę mieć piramidkę skończoną każdą postacią. Jestem ciekawa, czy mogę pominąć tą walkę i normalnie mi zaliczę. Jak on mi tłucze, kurwiel. Dobra, to robimy trzy podejścia do walki z Shinnokiem, jeżeli przeżniemy trzy razy. Dwa razy z rzędu z Shinnok wali fatality. Ale trzeba przyznać, że ma efektowne fatality. Dobra. Zrobił, to jestem w dupie, bo nie mogę zrobić nic. Wykończ go, kurwa, wykończ go, uderz go raz, dobrze! Fucking. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem taki problem w piramidzie. After Shinnok's defeat, Reptile was ordered to Earthrealm by Kotal Kahn to assess the damage. Such intel could prove useful in future conflicts. Stumbling upon a collapsed cavern, exposed during the crisis, Reptile was shocked to see raptors emerging from within. Unlike the rest of his race, these raptors had never left Earthrealm for the doomed realm of Zaterra, and thus had remained safe and hidden. Alone no more, Reptile vowed to remain with his rediscovered people and reclaim their Earthrealm homeland. O, proszę, baba tam rządzi, w końcu. W końcu tak jak powinno być. On w ogóle wygląda tam jak tam. Jak Riddick. Dobra, jaka nam wyszła ocena piramidki? Blokowano turniejowego Reptile'a. Wynik wieży brązowy. Słabo. Dobra. Misaczki, to tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku i cóż, standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was, kina, trzymajcie się i cześć!